Cześć kochani, z tej strony Kamil. Jak idą świąteczne przygotowania? Choinka już ubrana, prezenty kupione. Ja nie mogę się doczekać smaku smażonego karpia, grochu z kapustą i makiełek. Z okazji zbliżających się świąt mamy dla Was kilka słów. A z okazji zbliżających się świąt życzymy Wam zerowej ilości bad pikseli, jak najrówniejszego podświetlenia, jak najpiękniejszych barw i jak najlepiej działających sensorów w myszkach. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. No to ja chciałbym Wam życzyć na święta wszystkiego dobrego, oczywiście czasu fajnie spędzonego z rodziną, przyjemnego seansu Kevina, jak najbardziej, bo wiadomo, że to taka nasza niepisana tradycja. Oczywiście prezentów, z których każdy by się ucieszył. Tutaj ode mnie może takie życzenia troszeczkę nieco będą inne. Takie, że oczywiście jest to czas wolny i na pewno w tym czasie część z Was będzie oczywiście pochłonięta jakimiś grami czy rozrywkami, ale pamiętajcie też o własnej rodzinie, żeby spędzić troszeczkę czasu z bliższymi, porozmawiać, pośmiać się z jakichś rzeczy, a nie tylko zanurzać się w tym świecie wirtualnym. Oczywiście z mojej strony jeszcze raz wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, no i oczywiście wszystkiego co najlepsze w przyszłym 2020 roku. Bajos. Makiełek? No. Co to jest? Nie wiesz? Nie. To jest makaron. Najlepiej taki domowej roboty. Teraz zazwyczaj jest przywożony już z Włoch taki, bo oni tam mają takie domowej roboty, nie? I ten makaron jest z makiem, tylko z makiem takim przemielonym kilkukrotnie, także on jest taki drobniutki. Jest przemielony ten mak, do tego maku się dodaje mleko też. Można kupić gotową masę taką makową pod to, ale to nie jest to samo. Trzeba to mleko tam samemu dodać najlepiej. Ten mak się kiedyś przynajmniej tak się przekręcało kilka razy przez tę ręczną maszynkę do mielenia mięsa, nie? Co było męczące. I dodaje się do tego miód i orzechy. Orzechy włoskie, orzechy laskowe, możesz jakie chcesz, nie? I jeszcze rodzynki. Więc masz makaron z makiem, orzechami i miodem, i rodzynkami, nie? I to wszystko tam w mleku lekko tam podlane, że to jest takie soczyste, słodziutkie. Jednocześnie to jest niesamowity taki kop energii, bo masz miód, makaron, orzechy, wszystko takie, wiesz, naładowane kaloriami, ale takimi dobrymi kaloriami. To nie jest, wiesz, ciasto jakieś tam, że sam cukier. Tutaj masz wszystko naturalne. Witajcie, tutaj Bartek. Oczywiście dołączam się do życzeń dla Was, naszych widzów. Życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt, oczywiście fajnych prezentów, ale też abyście te święta spędzili w dobrej, miłej atmosferze wspólnie z rodziną, bez smartfona w dłoni, bez, można powiedzieć, długiego grania na komputerze czy też konsoli, bo to jest akurat taki czas, który warto spędzić właśnie z naszą rodziną. Życzę Wam również udanej zabawy sylwestrowej, abyście wkroczyli w ten rok 2020 z taką pozytywną energią, no i też, aby ten rok 2020 był dla Was bardzo, bardzo udany i szczęśliwy. Dzięki, do zobaczenia. I jeszcze raz na zakończenie chciałbym od siebie, od całej ekipy Morele TV oraz całego zespołu Morele.net życzyć Wam wszystkiego dobrego i żeby te nadchodzące święta były takie dokładnie, jak Wy je sobie wymarzyliście. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem, a ja idę pakować prezenty. Trzymajcie się ciepło.